12 listopada wspominamy błogosławionego Józefa Medes Ferris, męczennika. Józef urodził się 12 stycznia 1885 roku w Algemesi w środkowo-wschodniej Hiszpanii. Rodzice przekazali mu dar wiary i dobre chrześcijańskie wykształcenie. Jako młody człowiek codziennie, zanim wyszedł do pracy w polu, uczestniczył we mszy świętej. Dzień kończył modlitwą różańcową, w której uczestniczyła później jego żona. Józef często uczestniczył też w nocnych adoracjach Najświętszego Sakramentu w kościele. W wieku 28 lat ożenił się. W małżeństwie był bardzo szczęśliwy, jednak para nie miała dzieci. Józef był aktywnym członkiem Akcji Katolickiej, należał też do trzeciego zakonu karmelitańskiego oraz współpracował z Katolickim Związkiem Rolników. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii, gdy zamknięto klasztory, w jego domu schronili się dwaj jego bracia zakonnicy i siostra, która należała do zakonu sióstr cysterek. Codziennie wspólnie się modlili, dodawali sobie otuchy i czekali na wypełnienie się woli Bożej. 10 listopada 1936 roku aresztowano jego braci, on natomiast został aresztowany następnego dnia. Przebywali w tym samym więzieniu, lecz nie mogli ze sobą rozmawiać. Nazajutrz wyprowadzono ich 12 listopada i gdy zobaczyli, że zostaną zabici, głośno wiwatowali na cześć Chrystusa Króla. Józef zginął zabity strzałem w tył głowy razem ze swoimi braćmi. Miał 51 lat. Został beatyfikowany 11 marca 2001 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Józef aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.